Europy przenosimy się do Azji, a dokładnie do Chin, gdzie mieszka mały chłopiec o imieniu Yanshi. Yanshi mieszka na łodzi, którą nazywają tam Sampan, na rzece Langpu. Jedną z ulubionych rzeczy w czasie świąt Bożego Narodzenia jest robienie świątecznych lampionów. Jego tata wycina bardzo starannie trzech mędrców i przykleja ich na kole w środku lampionu. Kiedy zapala się czerwoną świecę, trzej mędrcy kręcą się wokół, idąc za gwiazdą i szukając Jezusa. Yanshi bardzo lubi przyglądać się, jak mędrcy kręcą się wokoło, jakby tańczyli albo wędrowali. Tak samo jak Boże Narodzenie, w Chinach obchodzi się święto Nowego Roku. Mama Yanshi piecze wtedy ciasteczka z ryżowej mąki i cukru. Przygotowuje także różne ciekawe sztuczne ognie. A teraz uwaga! Wesołych świąt po chińsku to Gung Ho Sheng Tan.